Na rozstaju dróg, tuż przy granicy pomiędzy Sierpcem a Mieszczkiem, na stromej skarpie rzeki Skrwy, obecnie porośniętej iglastym lasem, działa się niegdyś nieco zapomniana historia. W tym miejscu stworzono obóz jeniecki. Od 1941 roku na terenie Kraj Sichelberg utworzono kilka obozów pracy przymusowej, głównie dla Polaków. A właśnie w Mieszczku postanowiono o ulokowaniu obozu dla jeńców wojennych. Na Mieszku, nie wiem, czy panowie wiecie, tam był obóz niemiecki, tych Polaków, bo tam byli Francuzi. O, tam byli... aż tak? A Francuzi też? Tak, tak, to nie żadna bajka, bo byli Francuzi, bo jak mama szła do Sierpca, ale na Mieszka w górę się wyszło, to tam był żandarm i trzeba było mieć tego zezwolenie. To no, przejść tak nie można było do Sierpca, tylko przez żandarma, tak? Tak, przepustkę trzeba było mieć. Bo jak się miało zmienić przepustkę, to nie przepuścili. To te Francuzi tam prosili chleba i u niech po francusku, a moja mama umiała coś niecoś, bo wiedziała jak się chleb nazywa. Jak tam to tam nieraz w ostatnią koszulę zdejmał ze siebie, żeby chleba przynieść. I dlatego wiem. Więziono Rosjan, Włochów, Francuzów i Anglików. Odnaleziony na terenie obozu nieśmiertelnik z wybitą nazwą Stalag 2B sugeruje, że więzieni tu jeńcy pochodzili z obozu w Czarnem Człuchowskim. I dlatego wiem, bo tu nawet ten obóz co był, to tu u nas był Górda Janek. W Zakrzewie czy w Osówce? W Osówce. Ten Górda Janek był i on sprzedał Niemcom świniaka, zabił i sprzedał. I tych Niemców żandarmy złapali i później Górdę zabrali. I tam Górda zniknął, że nawet nie ma śladu, gdzie zniknął. Bo jeno potem Górdzie została córka Emila. To już teraz jest Kerska, ona była, bo ona jest 3 lata młodsza ode mnie. To ona ile tam miała 5 czy 6 lat, czy 4, jak Górdę wzięli, bo Górdę to wzięli gdzieś w 40, nie wiem, drugim, czy w trzecim, tak dokładnie nie wiem, bo to tego. No wiem, że tego Górdę z Mieszka już nie wypuścili. Tam byli Francuzi, bo już później, w czwartym, to tam byli i Włochy. Włosi? Bo te Włosi, chłopaki niektóre nieraz to przylatywali tutaj, tu taki jęczarki był dziewuki, to oni przylatywali. I żeby coś jedzenia dostać tego i tak, to byli i Włosi. Bo niektórzy byli w wojsku, a niektórzy byli... A to nie mogli z tego obozu wychodzić, tak? Żeby tutaj przyjść? To nocą jak uciekli.
Bo ten łobuz to był w lesie, mieli doły kopane, w koło ogrodzone, ktoś może panu wiedział o tym. Ale niech pan popowie. Gdzie były doły wykopane, w tych dołach spali i były zadaszane tam gałęziami, tam jakim sianem, słomą. Jakieś budynki były? Nie. Bez budynków. To jedno teraz las. A na tych żandarmów tam? A to ten mieszk, co po drugiej stronie, co jest, to u niczego. Bo tamto ten budynek to kiedyś był tam rajem przed wojną. Tam na górze. Tam na górze. I później te budynki, bo tam była ich gospodarka i wszystko. Bo było trochę takich robotników i polskich, i żydowskich, to w tym miejscu, tu jak się pod tory skręcały, to na północ. I tam były takie stodoły, ale jak oni to mało się widziało, no bo to pan wie. A cały ten obóz ogrodzony był jakimś drutem, tak? Czy... To tylko lasek był, a to tak jak teraz je, droga przechodziła. Ta droga była, tak? Ta droga była i od Kwaśna tu można było jechać do Sierpca i tego, i tu od naszej strony. A ci żołnierze w tym dworku tam mieszkali, na górze? Żołnierze w tym dworku, nie no, dyżury obejmali. Co obejmali? Bo tam był nawet ten Redman, takim... kierownikiem. To tylko siedzieli czy pracowali, też mieli jakieś... No, tam trzeba było pracować, z pracy, tak? A co robili? No, rozmaite na polu i orali, i sieli, i tam co...